Witam wszystkich serdecznie ponownie na kolejnym unboxingu, rozpakowywaniu gry strategicznej z wytwórni Wojciecha Zalewskiego. Ta wytwórnia ma swoją nazwę Taktyka i Strategia, ma też stronę internetową. Pozwalam sobie sam jako dawny fan tych gier prezentować wam jak co prezentować ich po prostu zawartość, tak, tuż po otworzeniu. Widzicie przed sobą jeden naprawdę z lepszych tytułów, Bitwa pod El Alamein 1942 roku. Jest zwana także afrykańskim Stalingradem z tego tytułu, że właśnie ta bitwa, szczególnie druga bitwa, pod właściwie druga pod El Alamein, rozstrzygnęła o losach Deutsche Afrika Korps, a właściwie włosko-niemieckiej armii pancernej w Afryce. Niemcy, przegrywając tę bitwę, ostatecznie pogrzebali jakiekolwiek szanse na zdobycie, pokonanie Anglików i osiągnięcia linii kanału Suezkiego. Po przegraniu tej bitwy pozostałem tylko wycofywać się w stronę Tunezji i dalej już, żeby stoczyć już ostateczną bitwę w okolicach Tunisu w maju 1943 roku. Przejdźmy zatem do unboxingu. Ja zawsze pozwalam sobie otwierać tak, żeby nie niszczyć tej folii z przodu, bo wolę, żeby te gry po prostu zachowały jak najdłużej, jak gdyby, tą swoją świeżość, jakość. Dlatego tak to otwieram specyficznie, żeby tej folii po prostu nie naruszyć. A tak wygląda gra w środku. No i co my tu mamy? Instrukcja. Bitwy II wojny światowej, autorski system do rozgrywek gier strategicznych w realiach II wojny światowej od 1942 do 1945 roku. Ten system jest najbardziej zaawansowany. Wojtek pracował nad nim gdzieś mniej więcej od roku 1993. Zasady były publikowane w czasopiśmie Magia i Miecz w klanie miłośników gier strategicznych. Kiedyś miałem sposobność w moim bloku na żywo, w moim odcinku na żywo mówić o tym, że byłem zapalonym, takim hobbystą, fanem tej strony. Zasad jest naprawdę dużo. Określano na bardzo, bardzo wiele czynników. I tak samo jest w wypadku tej gry. Ona jest właśnie w tym systemie B35 wydana i zaprojektowana i wykonana. Są nawet zasady, widzicie, dodatkowe, w zależności od specyfiki bitwy. Wszystko jest określone. Rodzaje starć. Zobaczcie, barki desantowe nawet. Jak jednostki morskie mają się zachowywać. Baterie nadbrzeżne. Desant morski, jak ma być przeprowadzony. Budowanie mostów, obiekty, pola minowe. Nawet zobaczcie, jednostki komandosów, tak, które mają swoją specyfikę i mogą wykonywać pewne zadania, których zwykłe jednostki liniowe nie są w stanie wykonywać. Zasady rozbudowane. Mamy nadal, tak? Trochę jednak wymaga uwagi, zaangażowania, opanowanie tych zasad. Oddziały specjalnego przeznaczenia, pancerzownice, to jest takie określenie troszeczkę sztuczne. Chodzi o nasycenie jednostek piechoty właśnie. Chodzi o pewne wyobrażenie oddziałów piechoty wyposażonych w pancerzownice, tak? Czyli środki prowadzenia walki z czołgami, ręczne środki prowadzenia walki. A zobaczcie, zasady z Volkssturmu, oddziałów właśnie dywersyjnych, które mogą dokonywać. Kolumny transportowe, kolumny pontonowo-mostowe, tak? Zobaczcie, lądowe wojska japońskie, tu już w innych systemach. Partyzantka antyjapońska, jaskinie. Także Wojtek rozbudowywał to wszystko bardzo dokładnie. Specyfika dla jednostek SS, dla jednostek sowieckich, pogoda. Bardzo, bardzo dużo czynników warunkujących. Pełno tabel odnośnie do, w zależności od rodzaju starć, prawda, stosuje się odpowiednie tabele. Także pełna instrukcja do tego systemu. Tu mamy wykaz scenariuszy. Tak, wzgórza Ruweissat, bardzo ważny w tej bitwie. Scenariusz El Alamein, Alam El Halfa, też bardzo ważna przestrzeń, powiedzmy, strategiczna, decydująca też w tej bitwie. Rozegnały się decydujące starcia tam. Tu mamy tabelę sił, bo siły nie są widoczne na żetonach. Siłę się ma na specjalnie wydrukowanych
tabelach i trzeba kolejno, jak jednostka traci siły, odhaczać, zakreślać najlepiej ołówki, zrobić sobie kopię i żeby potem te tabele mogły służyć wiele razy, wielokrotnie, prawda? Zrobić ksero, odpowiednio się nimi posługiwać. Tutaj nawet zrobił wersję w języku angielskim. Wersja po języku angielsku i po polsku. Tu jest jakaś reklama, tak? Kolejnych gier. Możecie się przyjrzeć. System WB95. Kolejne tytuły, jakie zostały wydane. Tak jak mówię, ze strony możecie znaleźć w internecie. Taktyka i strategia. Kolejne tytuły. Część z tych tytułów też będę pokazywał. Tu jest reklama też, bo Wojtek też wydaje różne albumy, różne książki. Wielki atak II wojny światowej. Rzeczywiście nie za pozycja. I co tu mamy? Żetony pomocnicze, pola minowe, mosty, umocnienia typowe. Niestety trzeba je wyciąć. Nawet są dwa razy, zobaczcie. I w końcu mapa. Mapa, już widzę, że estetyczna, prosta, ale przy tym piękna. Co jest właśnie zaletą, że Wojtek dba o estetykę i naprawdę, słuchajcie, te mapy, to wszystko jest naprawdę na poziomie bardzo dobrym. Ja znam różne systemy gier wydawanych na zachodzie, one są bardzo drogie, po 50, 60, 70 funtów, a są wydane tak żenująco prymitywnie. Naprawdę można powiedzieć, że wykonanie taktyki strategii Wojtka Zaleskiego, jeżeli chodzi o estetykę, absolutnie piątka. W najgorszym wypadku czwórka, naprawdę najgorszy, nie? Bardzo prosta, skromna, w sensie, że nie jest przeładowana, prawda, bo nie powinna być, i równocześnie bardzo estetyczna, pięknie wydana, tak? Nie ma ani drażniących kolorów, ani zbyt jaskrawych, a z kolei też nie jest jakaś zbyt uboga, tak? Żeby estetycznie nie zadowalać. Bardzo, bardzo dobrze wydana. Kolorystycznie. Heksy są oznaczone, każdy jest oznaczony numerem. Za moich czasów trzeba było sobie robić podziałkę, bo była podziałka na bokach i u góry, tak? I żeby odnaleźć pozycję jednostki, trzeba było znaleźć przekątną. Spotkać się, prawda, na mapie. Trochę to zajmowało czasu, żeby rozstawić około 300 żetonów. Teraz jest o wiele prostsze, bo każdy heks ma swój numer, może szybko się zorientować. Mapa jest podzielona na dwie części. Wspaniale. I co? I wreszcie mamy żetony wojska. Pięknie, estetycznie wydane. Co prawda tak zwane rentgeny, my to w żargonie nazywamy rentgenami, czyli żołnierzyki przezroczyste, tak, bez kolorów. Ale także wygląda to bardzo estetycznie. W takich grach się wychowywałem, w takich grałem. Kolorystyka, zobaczcie, oddziały specjalne Brygada Ramkego, słynnego Bernarda Ramkego, spadochronowa, stworzona do desantu na Maltę, a uczestniczyła w bitwie pod El Alamein. Ma odpowiednie maskowanie, widzicie, że są jednostki specjalne. Jednostki Wehrmachtu są w takim kolorze Feldgrau, jakby, tak, przypominającym Feldgrau. Włoskie są zielone, brytyjskie żółte. Słynna 7. Dywizja Deserwrats, tak, elitarna, która też będzie potrzebowała we Francji. I co jest ciekawe, kochani, żetony są grube. Wojtek wykonał grube żetony. Fantastycznie, będą bardzo poręczne, są bardzo estetyczne, bardzo praktyczne, zapewne będzie się łatwo wypychało i dobrze je można rozstawić. Kolejna plansza, tu mamy już nawet rozróżnienie, zobaczcie. No także jednostki nowozelandzkie, australijskie mają, widzicie, swoje kolory, francuska brygada. Także wszystko jest pomyślane, wykonane estetycznie. O, tu nawet nam się rozbiło, mamy jednostki włoskie. Patrzmy, jak to wygląda. No pewnie, to są typowo, zwróćcie uwagę, że żetony są bardzo grube. Także będą bardzo poręczne, już widzę, że będzie dobrze się je trzymało i rozkładało. Kolejna plansza z państwami osi. Wszystko oddane, tak zwane rentgeny i jakby cienie wojsk pancernych. Całość prezentuje się, słuchajcie, świetnie, no wyśmienicie. Już widzę, że to jest naprawdę dobra robota estetyczna. Tak jak pamiętam jednostki z moich analiz tej bitwy, to widzę, że są te, które powinny być. Oczywiście tak na pierwszy rzut oka nie stwierdzę, czy wszystkie, ale można ufać, że Wojtek to wykonał precyzyjnie. Naprawdę można tą grę polecić, żeby przybliżyć sobie realia
właśnie tej bitwy i w ogóle II wojny światowej, nabyć trochę takiej już precyzyjnej wiedzy, rozeznać się w tym, jak to wyglądało. Nie ma lepszego pomysłu niż zagranie w gry Wojtka Zalewskiego. Także estetyka, podejrzewam też wykonanie, jest wszystko praktyczne, zasady są przejrzyste, możecie im ufać, znam te zasady bardzo dobrze, już wiele lat. Wszystkim podoba mi się to właśnie, że żetony są wykonane nareszcie w wersji jakiejś grubej. Pamiętam, kiedyś Wojtek właśnie nosił z takim zamiarem i słuchał czyjejś sugestii. To jest prawda, one właśnie powinny mieć taką grubość. One wyglądały jak podwójność dawnych żetonów. Tak, taką mają więcej grubość. I to jest dobre, bo są po prostu poręczne. Są po prostu praktyczne. Wspaniale, to byłoby tyle na tym unboxingu. Będą kolejne. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Oglądaliście kanał SG Silvarerum. Pamiętajcie, na tym kanale jest bardzo dużo różnych rzeczy, także nie każdy filmik będzie się cieszył zainteresowanie wszystkich, ale właśnie o to chodzi, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Historia, estetyka. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli coś Was nawet gorszy, to mówcie. Wiecie, tematy II wojny światowej, Niemiec są bardzo kontrowersyjne, ja to rozumiem. I nie należy się obrażać. Nie odchodźcie po prostu tak bez niczego. Zauważyłem, że kilka osób już wycofało subskrypcję. Bardzo jestem ciekawy, no po prostu czemu. To nie propaguję w żaden sposób nazizmu, naprawdę. Nie mam takich poglądów, o czym ludzie, którzy trochę mnie poznali i o tym wiedzą, a ci, którzy znają mnie dłużej, tym bardziej. Także nie trzeba się zrażać, nie trzeba się obrażać, kochani. Wystarczy napisać, może napisać maila, zapytać się, o co chodzi, jak to. Tu mówisz o dobrych rzeczach, a tu pokazujesz Niemców. To nie jest, kochani, tak. Życie nie jest czarno-białe, tak? Także warto najpierw się zapytać, zanim się zrazimy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oglądaliście kanał SG Silvarerum. Do zobaczenia, kochani.